Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Znajdujemy się teraz w kasztelu barona krwawego. Krwawego barona, czerwonego barona. Dla każdego coś miłego. Jakiś stary dziad pluje. Tak jak mówiłem na zakończeniu ostatniego odcinka, chciałbym najpierw, zanim opuszczę ten kasztel, to chciałbym przeszukać wszystko. Mamy kadzidło, jest złoty pierścień, wezmę wszystko, pozbieram co się da. Sandałowiec i coś jeszcze. Okej, znajdź chatę guślarza. Tego akurat nie będę szukał. List do Tamary. Przeczytajmy list. Jesteśmy bardziej jak rodzina. Wspieramy się nawzajem, pomagamy sobie przetrwać ciężkie chwile, uporać się z przeszłością, bo każdy z nas ma jakąś przeszłość, więc nie musisz się martwić, że ktoś wytykałby cię palcami. Mamy tu zasadę, nie pytamy o więcej niż ktoś sam chce o sobie powiedzieć. Dla nas nie liczy się przeszłość, tylko teraźniejszość i to, że wspólnie chcemy walczyć ze złem i niegodziwością, z wynaturzeniami i niecnymi praktykami. Okej, tylko nie jest zaadresowany ten list, nie wiadomo kto do kogo to napisał. Okej, zobaczmy tu poszukiwania, to dalej jest nie mój poziom. Zadania poboczne, zaproszenie do Kady Mans, pokój Ciri, zbadaj pokój Ciri za pomocą wiedźmińskich zmysłów, okej. No to chyba tym się zajmę w pierwszej kolejności. I cały czas jestem właśnie w trakcie wykonywania tego zadania. To jeszcze jakiś kuferek ciekawy. Lalka, cukierek, dobra, tu jest jeszcze jakaś mała trumienka? Nie. Dobra. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Dobra, zbadaj pokój Ciri za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Nie widzę tutaj, żeby było cokolwiek więcej do przeszukiwania. Jakoś za obrazami chyba się nic więcej nie kryje. Tutaj książki nie mogę przeczytać, która znajduje się na łóżku. Także to by było chyba wszystko. Muszę iść chyba śladem tego zapachu. To jest jedyny trop na ten moment, który pewnie zaprowadzi mnie do tej małej dziewczynki, Małgosi. Okej, sprawdzę jeszcze, co tu jest. Jest chyba pokój barona, okej. Tu raczej nie będę nic kradł. Ale nie, przynajmniej pod samym nosem barona. Okej, tu są jakieś koszary. Dobra. Też nie za bardzo, bo najpierw muszę ten kasztel cały przeszukać. Tu jest, widzę. A więc tu nocowała ci. Okej, tu jest mój kufer, schowek. To mogę w sumie umieścić w nim te miecze wszystkie, które noszę ze sobą. To jest poziom 22, no to bełt też. One w ogóle coś ważą? O, ważą. Dobra, jeszcze trochę poziomów będę potrzebował, zanim będę mógł tego używać, także po co mam to nosić? Reszty się sprzeda po prostu. Tutaj jeszcze na terenie tego kasztelu znajduje się kowal i tablica ogłoszeń, która pewnie zwiększy ilość znaków zapytania na mapie. Jakiś bączek. Ciri się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. Ciri musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Dobra, jest jakaś księga, niejasna natura klątw. Niejasna natura klątw. Lidia van Bredevoort. Skąd Ciri wzięła coś takiego? Dla moich drogich przyjaciół Filipa i Anny, hrabia Le Guevre, minister kultury Królestwa Temerii, Wyzima 1265 rok. Myli się ten, kto sądzi, że klątwy są wyłącznie manifestacją złej woli jednej istoty przeciw drugiej. A zadziwiająco często są przypadkowo rzucane przez nieświadome jednostki na samych siebie lub na przedmioty z najbliższego otoczenia. Następstwa takich działań mogą być trudne do przewidzenia, w wielu przypadkach niebezpieczne, czasem wręcz prowadzi do śmierci jednostek znajdujących się pod wpływem klątwy, bądź obcujących z przedmiotem lub istotą, na której klątwa spoczywa. Dlatego tak istotne jest podjęcie środków zapobiegawczych, ażeby możliwie najpełniej zabezpieczyć się przed przypadkowym rzuceniem klątwy. Mistrzyni Amelia Veracruz Leon jako absolutną podstawę wymienia wyzbycie się negatywnych myśli, dążenie do pojednania ze światem oraz równowagę między ciałem a umysłem. Dedykacja dla barona i jego żony. W Wizimie wysoko postawionych znajomych.
Czyli w zimie. Idź do kuchni i porozmawiaj z Małgosią. No dobra, no to idziemy. Tu jest kuchnia. Jest Małgosia. Co ona może wiedzieć na temat Ciri? Ja, a ty jesteś Geralt. Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem. Ciri mi powiedziała. Okej, on da mi lalkę. Poznajesz to? O ja, mój bączek! A nie, to bączek. Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki. Ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. No, nowy trop. Jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no. A co to za kamyk? Prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu, jest wiele. Jakiś szmarek? Dzięki, miłej zabawy. Ja się nie bawię, ja pomagam. Zabijesz wszystkie potwory? Wszystkie? Dobra, całkiem sporo jest tutaj w tym kasztelu jakichś niedźwiedzich skór. Dobra, czyli wydaje mi się, że tutaj zadania wszystkie są wykonane. Panie Lasu, Stosy Nowigradu, zaproszenie do Kairi Metz. Przejścia nie ma, dobra, chyba. Rozgrywki Velen. Wygraj unikatową kartę od Szkutnika ze wsi Rudnik. Gdzie jest wieś Rudnik? Zaraz zobaczymy. Okej, okay, no to trochę daleko. Wieś Podgaje. Widzę, że się zaktualizowała tablica ogłoszeń. Tak, 27 znaków zapytania, okej. Okay. Zobaczę, ile będę miał znaków zapytania, jeżeli odkryję tą tablicę. Zaproszenie, rozgrywki Velen. To przy okazji, gdzieś tam pewnie będę w tej wsi, to spokojnie wykonam to zadanie. A teraz zobaczę, gdzie jest ta tablica ogłoszeń. Tu jest też Szkutnik Kowal na terenie kasztelu, także skorzystałbym w sumie z jego usług. Okej. Okay. Czym mogę służyć? O proszę, partyjka Gwinta, jak znalazł? Zadychę. Mam ochotę na partyjkę Gwinta, tego mi trzeba. No w ogóle przy okazji się dowiem, jaką kartę wygrałem od... od Barona, bo to jakiś unikat niby miał być. Chyba w sumie oszukali mnie, bo tutaj nie widzę żadnego unikatu w swoich taliach. Ze Skojatel też raczej nie. No dobra, to wydaje mi się, że to był Sigismund Dijkstra. No nic, rozpoczynamy grę. Trapa tutaj dwóch, zaraz zobaczę, ile mam tych katapult. Jest ok, talia, w sumie mogę zacząć, tylko jestem ciekaw. Co ona ma? Jaka to jest specjalna umiejętność? Znajdź w swojej talii kartę trzaskającym rus i natychmiast ją zagraj. Ok, czyli w sumie piechota się mi nie przyda. Jeżeli miałby użyć tego. O, tych kart właśnie nie lubię, że oni przyzywają stali chyba. Ale dobra, on już ma 10, ja mam 0, czyli mogę... Wypadałoby trochę tutaj zwiększyć swoje szanse. Okej, polecę tym. Dobra, szkoda by było marnować tej karty.
Okej, przeciwnik spasował, czyli on ma 15, ja mam 5, ale mam za to 3 karty więcej. Dobra, lecę włóczników, zobaczymy co mi to da. 14 i 2, okej, wystarczy. Ale gęsta mgła, dobra, to raczej mnie nie ratuje. Chociaż może na upartego. Dobra, jak zagrał już kartę pogodową, to znaczy, że ma na wyczerpaniu karty z jednostkami. Teraz mogę skorzystać z przyzwania jakieś. Dobra, no to sobie bez przyzwę. No, jak oglądaliście drugą część, to pewnie kojarzycie tą osobę. Dobra, i teraz zagrywamy tak. To. Okej, teraz specjalną zdolność, żeby tak zgnoić przeciwnika już do reszty. No i pięknie. Toruwiel, jakąś kartę wygrałem. Szuka mistrza płatnierskiego, pokaż mi swoje towary. Dobra, zobaczymy, bo to jakieś chyba zadanie będzie. Wykonanie dobrego pancerza. Początek. Najwyższej jakości. No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. Tak, jasne. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki, wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. Oj, co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki. To za dodatkową opłatą. Brzmi nieźle. A umiałbyś taki zrobić? Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go poznam. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. No i okej. Wiadomo, gdzie jest kuźnia. Coś więcej o tej kuźni? Na Skellige. Ponoć wykuto ją w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Okej, ale jeszcze mogłem skorzystać z jego usług już teraz, w tym momencie. Bywajcie. I zaraz zobaczymy. Mistrz płatnerstwa to jeszcze chyba nie jest mój poziom. Czym mogę służyć? Chcę obejrzeć twój... Dobra, co on tu ma? Nie ma żadnych kart. Ale ma dużo gotówki, za którą w sumie mogę sprzedać u niego te wszystkie rzeczy, których nie potrzebuję. Okej, rupieci za dużo nie mam w sumie. Złoty pierścień za ile? Za 16, to co mnie? Okej, co on może zrobić dla mnie? No, w sumie spodziewałem się czegoś lepszego, ale dobra, może chociaż naprawię. Żeby się przypadkiem nie zaskoczyć. Dobra, kwatermistrz, czy on gra w Gwinta?
Zbieraliśmy tu niezłą kolekcję. Po co to ma się po kniecych chałupach kurzyć? Okej, zagrajmy w Gwinta. Gramy. Wszystko. Mam ochotę na partyjkę Gwinta. Najpierw Gwint, później handel. Okej, czy są tu jakieś... O, następny. Szpieg. Cesarstwo Nilfgaardu. Na razie Nilfgaardem nie będę grał, bo nawet nie mam tylu kart, żeby móc złożyć jakąś kartę. No dobra, no to muszę skorzystać z tej. Tej nie chcę. W sumie tej też nie chcę. Dobra, początek rundy, lecimy. O, proszę. I ma tą samą talię, co ja. O, już spasował. Szybko w sumie. Dobra, no to teraz wystarczy dać... Nie mam żadnego za 3, no to daję jednego łucznika i wygrywam. No i teraz już będzie walka w sumie na wyniszczenie. Także lecimy i liczę na to, że nie ma żadnych efektów pogodowych. Dobrze, bo ma więcej kart niż ja. Niestety. Ale raczej nie sądzę, żeby był w stanie wygrać, jeszcze jak mam podwojenie trebuszy. No właśnie, tego się bałem. Że będzie mógł mi uwalić piechotę. Nie, to już raczej nie ma szans, żeby coś się zmieniło. No i okej. Kupca też udało się ograć za pierwszym podejściem. Może jakąś kartę się udało wygrać? Tak jest, jakaś Ida MN. Ale jeszcze sprawdźmy towary, bo czasami kupcy mają też karty do, o właśnie, do Gwinta. Gościu, też ma mapa, kierując się zawartymi na niej wskazówkami, możesz odnaleźć element wiedźmińskiego rynsztunku. Dobra, kupię sobie, co mi szkodzi. Kupię też tą kartę, już mam ten przedmiot. Manekin do ćwiczeń, to nie. Tego nie mam. I tej też nie mam, ok. No to trzeba kupić. Klapy. Nie kupuję tych klap, bo je będę mógł wygrywać w sumie w wyścigach. To nie ma sensu, żebym kupował jakieś klapy, coś dla konia. Dobra, wypadałoby coś posprzedawać, żeby też tak nie odejść z pustymi rękami. To jest proch, jakieś rupiecie mam. Zgniłe mięso też raczej nie będzie potrzebne. Pistech. Pistech to był w pierwszej i drugiej części, to narkotyk był. Niejasna natura klon. Ok, tekst został już przeczytany, ale książkę sobie zostawię w razie czego. To jest czyste srebro. Ok, zostawię, bo to może być składnik jakiś do alchemii. Ok. No i to by było na tyle. Dobra, trzeba iść zobaczyć tą tablicę ogłoszeń w końcu.
Grzybne miejsce. Znam gaj, w którym grzybów nigdy nie brakuje. Za odpowiednią zapłatę mogę zaprowadzić. Wasze dzieci nigdy nie będą już głodne, Zośka. Gwint. Nowi gracze poszukiwani. Klub graczy Gwinta Schuler z siedzibą we Wrońcach poszukuje nowych członków i przeciwników. Mile widziane doświadczenie, chociaż niedoświadczonych też poduczymy. Nie zwracamy pieniędzy, które przegrają. Więcej informacji u przewodniczącego klubu Filipa Stengera, zwanego Baronem. Okej, okay, no to od niego już mamy te informacje. Poproszę, walki na pięści. Każdy, kto ma ochotę sprawdzić się w prawdziwie męskiej walce, w pojedynku na pięści niech stanie twarzą w twarz z najlepszymi w okolicy. Kowalem, Stachem Rybożerem, Jonasem i Sierżantem. Okej, okay, zaraz się tym zajmę. Zlecenie na bestię z Dobrowa. Ludzie, wedle naszej wsi Dobrowem zwaną grasuje bestia przebiegła, a groźna wielce. Całej okolicy despekty czyniąca. Śmiałek, który ją zgładzi, liczyć może na naszą dozgonną wdzięczność, jak i sowitą nagrodę. Kto chce wiedzieć więcej, niech się do sioła zachodzi i o sołtysa sobie Mira pyta. Okej, czyli widzę, że jest parę zleceń wiedźmińskich też. Dobrzy ludzie, ogłasza się, co następuje. Kto ubije potwora zwanego skrzekaczem, którym wedle Wrońców gniazdo uwił i domowe zwierzęta, jako i ludzi morduje, tak o złotem szczerym wynagrodzę. Pomnijcie jednak, że stwór to okrutnie groźny i byle kiep mu nie poradzi. Wtedy z widłami na niego nie idźcie, choćby i w kupie. Ciesław z Wrońców, dobra? Wyścigi konne. Jakby ktoś jeszcze nie słyszał, to se tu robimy wyścigi. Kto chętny, niech pogada ze mną, to wyłożę zasady i takie tam. Tylko z góry mówię, że przed gonitwą płaci się wpisowe, więc jak nie masz złota w mieszku, dupy nie zawracaj, Radku. Dobra. Dużo pojawiło się znaków zapytania? Jest 30, czyli w sumie po odkryciu tej tablicy pojawiły się 3 nowe znaki zapytania. Nie jest to jakieś nie wiadomo co. I wydaje mi się, że warto by było teleportować się do wsi pod Gaję. Za jakie grzechy bogowie skarali mnie taką kompanią? Ej, Gwint, to już wszystko przeczytałem, to nie będę tego czytał jeszcze raz. Wściekłe pięści Welen. Na który to jest poziom? 11, okej. Okay. No, trochę się pojawiło nowych zleceń. Trochę też zadań ukończonych wpadło. I zlecenia wiedźmińskie. O, na skrzekacza jest 8 poziom. W sumie to niewiele mi brakuje. Panie lasu, sprawy rodzinne. Dobra, najpierw teleportuję się jednak do tej wsi, co się pojawiła. Nowa tablica. Informacyjna. Być może rozszerzy to ofertę ze znakami zapytania. No co to? Muszę otworzyć ręcznie te drzwi? Aha, no dobra. Okej, tu jest jeszcze jakiś kupiec i być może będę mógł z nim też zagrać w Gwinta. Chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Dobra, zagrajmy w Gwinta. Klasycznie, zadychę. Chciałbym zagrać z tobą w karty. Konkretnie w Gwinta. Dobra, zaczynamy. Nie chcę tego i tego. Reszta może być. Przeciwnik spasował, to tego się nie spodziewałem niestety, że w tym momencie spasuje. Ale zobaczymy. Dobra, wykorzystałem specjalną umiejętność, to już te katapulty mi dużo nie pomogą.
W sumie nie było jakoś ciężko wygrać z tym kupcem. Zobaczmy, czy ma jakieś karty na sprzedaż. Pokaż mi swoje towary. No proszę, religia a życie. To raczej mnie nie interesuje. I jakieś karty. Dobra, cesarstwo Nilfgaardu. Już mam ten przedmiot, ok, wystarczy jeden. Jednostka, siła jednostek 2, no aha, dobra, z więzią. No to kupię jeszcze to jedno. I co ja mogę mu sprzedać? Dobra, to sprzedam. Wiecznik sprzedam. Ok, 2200 orenów. Będę potrzebował około 30-40 tysięcy, żeby sobie rozwinąć w sercu z kamienia Geralta. Ale do tego czasu jeszcze trochę minie, także spokojnie powinienem uzbierać. Okay. Teraz się chciałbym teleportować do tej wsi, żeby sprawdzić tą tablicę ogłoszeń, czy to jakieś nowe znaki zapytania, czy cały czas jest to samo. Bo ja już tędy przelatywałem. No i właśnie, pojawiła mi się na mapie tablica ogłoszeń, a tutaj tablica ogłoszeń jest pusta. Czyli jakiś błąd ewidentnie się pojawił, niestety. No ale dobra. To w następnym odcinku. Zaraz zobaczę, czym się będę zajmował. Sprawy rodzinne może nie, z jakimiś zadaniami pobocznymi. Może przejścia nie ma. Albo znaki zapytania po prostu porobię. Tu jest Kairamens, tu jest znak zapytania. Okej. No wydaje mi się, że tak zrobię. Najpierw pójdę do tego znaku zapytania, później się przeniosę do kasztelu w Rońce i te dwa znaki oczyszczę. Może ten czwarty się uda. Po drodze zahaczę o tą wieś, tu jest następna tablica. A w tym odcinku dziękuję Wam za uwagę. No i widzimy się jutro. Na razie. Cześć.